Witam Was serdecznie w kolejny poranek. Dzisiaj robimy gimnastykę. Kładziemy się na plecach i 10 razy podnosimy nóżki do góry za siebie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. I nożyce. Tak długo, ile kto wytrzyma. Pięćdziesiąt. Ja wytrzymałam 50. Kładziemy się na boczek. I podnosimy nóżkę do góry, wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i kółeczko. Raz, trzy, pięć, osiem i dziesięć. I w drugą stronę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dziesięć. I jak najdalej do przodu i za siebie. Do tyłu. Do przodu i 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 do tyłu. Do przodu jak najdalej i do tyłu jak najdalej. Kładziemy się na brzuszku, ręce wzdłuż, wciągamy powietrze i wyginamy się do tyłu. Wciągamy powietrze. Jak Wam wchodzi skurcz w nogi, to możecie łydki, to możecie palce podnieść do góry. I opuszczamy się. I jeszcze raz. Wciągamy powietrze. I wyginamy się daleko, daleko. I robimy koci grzbiet. Koci grzbiet i na dół. 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 Teraz wyrzucamy nogi za siebie do tyłu. Raz, dwa, trzy, jak najwyżej. Cztery, pięć, jak najwyżej. Sześć, siedem, tu nie mogę na podłodze, muszę na kocyku. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga nóżka. Jak wchodzą skurcze w łydki, to można palce do góry podnieść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na
ćwiczenie na jędność pośladków. Zginamy nogę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. I druga nóżka to samo. Zginamy nogę i raz, dwa, trzy, cztery. Energicznie. Przyszedł mi skurcze Wojtkę. Teraz kładziemy się na plecach. Ponownie. Jeszcze się porozciągamy troszeczkę. Możecie ułożyć nóżki na razie w takim siadzie. W takim siadzie. Jedna nóżka tu. Łokciem przyciągamy tą nogę. Łokciem przyciągamy tą nogę do siebie, a cały tułów odwracamy w drugą stronę i broda do góry. I naprężamy się. Naprężamy się. I druga nóżka. Przekładamy nogę za kolano. Łokciem. Żeby poprawić sobie bluzeczkę, zaczekajcie. Łokciem. Przyciągamy łokciem. Mocno, żeby naprężyć udo. I wyginamy się. I mocno, prościusieńko. Prościusieńko. I teraz kładziemy się na plecach. Nogi zgięte. Pięta za kolano. Ręce za głowę. I robimy brzuszki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Trzynaście. I rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak wchodzą skurcze, podnieś palce do góry. Jak nie, paluszki wyprostowane. Osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i raz. Przyciągamy kolanko do piersi. 2, 3, 4, 5, 6. Wchodzą mi skurcze. 7, 8, 9, 10. I teraz podnosimy się do góry. Ręce za siebie i będziemy sięgać do pięt. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Co jeszcze? I teraz na zlikwidowanie oponek, na zlikwidowanie oponek, nogi ustawiamy, razem złączamy kolana i raz, nóżki, raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa. I podnosimy nóżki i to samo. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa,
I wyciągamy się. Wyciągamy się. Wyciągamy się. Brzuszek wyciągamy. Wyciągamy się. Możemy pomasować sobie brzuszek. Teraz, wszedł mi skurcz w stopy. Muszę siedzieć chyba tak. I skurcz w stopy wszedł. I teraz tak. Nie mogę tak siedzieć. To jeżeli wam schodzi skurcz w stopy, to też, bo jak się nie ćwiczy, możecie usiąść tak. Chociaż tak nie można. Trzeba usiąść na piętach i biust do przodu i koci grzbiet. 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 I raz. I dwa. Żołądkiem staramy się dotknąć do kręgosłupa. A tu wypinamy pierś. I żołądek do kręgosłupa i wypinamy pierś. I żołądek do kręgosłupa i wypinamy pierś. Yes. Na kolanka i robimy takie siady. Raz, dwa, ręce są w przodzie. Raz, dwa, schodzą mi matka, wow, pięty, znaczy nie w podeszwy wchodzi mi. Skurcz, muszę rozmasować, poczekajcie. Możecie też sobie rozmasować. I jeszcze raz. Raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. Ojojoj, znowu skurcz. Wow. Nie mogę siedzieć na piętach, bo mi skurcz wchodzi. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze raz. I dziesięć. I teraz łapiemy się za kostki i chodzimy sobie tak, jak kaczuszka. I z powrotem. Podskoki. I wiek. Inaczej. Tyle razy, ile kto sobie życzy. Ja się już troszkę zmęczyłam. Pozdrawiam was i życzę miłej gimnastyki.